Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, wariaty, z tej strony Ceku. Oto odcinek z Europy Universalis 4. No i generalnie tutaj to będzie odcinek w takiej formie, słuchajcie, poradnika do tej gry, bo też dużo osób jest ciekawe, jak rzeczywiście w tą grę grać, jak się powinno grać, jakie są podstawy w ogóle tej mechaniki i tak dalej. I tutaj razem z wariatem Lee postanowiliśmy nagrać właśnie taki poradnik do tej gry, kilkuodcinkowy. Także Lee, możesz się tutaj przywitać ładnie. Cześć wszystkim. No, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Także słuchaj, Lee, od razu opowiadaj, od czego zaczynamy, jaki jest plan na pierwszy odcinek tej serii poradnikowej, co dzisiaj omówimy. No więc tak, przede wszystkim chciałbym Wam zaraz jakoś nauczyć tych podstaw. Mhm. Żebyście umieli to jakoś zagrać. No właśnie. No to ogólnie to będzie dość szczegółowe, więc zachęcam, żebyście po prostu wszystko wysłuchali, co mam do powiedzenia. Mhm. A więc, przejdźmy sobie, w lewym górnym rogu mamy naszą flagę. W naszym przypadku to jest flaga Polski. Tak, jest Królestwo Polskie. Mamy tutaj po lewej stronie flagę. Mhm. Także wybieramy... Przejdź do pierwszej zakładki. Pierwsza zakładka, court, czy kert, czy kart, tam, jak to się czyta. No to radcy, tutaj mamy, ogólnie tak, na pierwsze rzut oka mamy tutaj o władzę, tutaj kto tu zasiada, to jest bardzo ważne okienko. Mhm. Na przykład na start Polska ma interregnum, czyli nikt tutaj nie rządzi tak naprawdę. Czyli to jest Polska bez władcy, tak? Dokładnie. No właściwie to, tak, no. Ale w innych krajach, na przykład jak Czechy, Francja, mają po prostu królów. I znaczy my też będziemy mieli z czasem. I on ogólnie ma skillsy. Ma skille, tak. Ma skille. Skille administracyjne, skille dyplomatyczne i skille militarne. Mm-hmm. One pozwalają ci dzięki temu zwiększać się poziom twojej administracyjnej władzy dyplomatycznej i militarnej. A co też z tego wynika, że więcej będziesz mógł mieć punktów i za to są technologie, idee, ulepszenie prowincji, wszystko. To jest bardzo ważne. To jest chyba najważniejsze punkty w grze. A tutaj na dole mamy generalnie do wyboru też doradców, tak? Adwizorów tak zwanych. Dokładnie tak. I co oni dają? Może tak po prostu krótko, co oni rzeczywiście nam dają, ci doradcy. Okej, no to zaznacz na przykład na jakieś okienko. No dobra, okej. Tutaj mam na pierwszym okienku, nie wiem, jakiegoś Zygmunta Augusta Pileckiego przykładowo, nie? Tak, on na przykład daje National Unrest Minus 2. Jest. Czyli to jest... To daje po prostu mniejsze buntowanie w całym kraju o minus 2. Czyli dzięki niemu po prostu na danej prowincji, jakby można powiedzieć, są mniejsze bunty, jest mniej tych takich separatystów tak zwanych i generalnie można powiedzieć, że dzięki niemu na danej prowincji jesteśmy spokojni, że nic się nie będzie złego działo, tak? Dokładnie. Jak mógłbyś zauważyć, to też po prawej stronie od niego nazwy, masz tutaj nawet ile on punktów za to dostaje. No w jego przypadku plus mamy dwa. Plus 2, lecz plus 2 jest dość kosztowny jak na start gry, bo kosztuje 4 dukaty miesięcznie, a my zarabiamy zaledwie jakieś 5 dukatów. Więc tak, to... 4 dukaty miesięcznie, ale wykupienie samego tutaj tego doradcy, tego pana Zygmunta, on kosztuje 64 dukaty właściwie. No tak, no to, ale to jednorazowo jest, a... No ale to jest bardzo dużo, to jest na początek bardzo dużo i mi się wydaje, że chyba w ogóle na początku gry raczej się tak nie wybiera od razu tych adwizorów. Wiesz co, w zależności od państwa, to ci mogę powiedzieć. Zawsze na start, jeśli chodzi o to, zawsze wam polecam, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to weźcie sobie najtańszego. No, najtańszy kosztuje 1 dukat, więc myślę, że możecie sobie na takie coś pozwolić. 1 dukat, Szymon Dunin, wykupienie go kosztuje 15 dukatów, więc nie tak dużo. I on dodaje roczny prestiż plus 1. Mhm. A prestiż mamy na górze i aktualnie mamy plus 6. Prestiż to ci daje na przykład lepsze na przykład... Morale armii, tak? Morale armii, koszty wielu rzeczy... No, agresywna ekspansja mniejsza. No to bardzo, bardzo ważne, żeby mieć to na wysokim poziomie. Także zaprezentuj i kup tego doradcę. No dobrze, no także tutaj wchodzimy generalnie we flagę.
w court, czyli naszych, tutaj mamy na dole naszych adwizorów, czyli doradców. Klikam w okienko, mamy pana, powiedzmy, Szymona Dunina na dole, który daje nam, nie wiem, roczny prestiż plus 1, kosztuje 15 sztuk dukatów. No i co, no i generalnie goście kupuje. I tutaj jest zapytanie, czy chcę na pewno go zrekrutować, a więc klikam OK. No i już tego pana mamy, tak? Mamy tego pana, no. On tu będzie nam ściągał co miesiąc jeden dukat, tak? No. Ale jak zauważyliście, teraz mamy 6, a mieliśmy wcześniej 5. Więc mamy więcej teraz administracyjnych punktów, co pozwala nam na technologię, na ideę, na wszystko. I to się tyczy każdego po kolei, więc myślę, że nie musimy tego pokazywać. Zobaczcie sobie sam to ogarnąć. Na przykład zakładkę mamy władzę. Władzę, czyli government, tak zwany tutaj. Mhm. Dokładnie. No to pokrótce wytłumaczę to, bo to według mnie na start nie jest aż takie ważne. Mhm. Mamy tutaj coś takiego jak strange government, czyli zwiększenie władzy po prostu państwa. Mhm. Co następujące po prostu, no masz silniejszą pozycję w państwie, łatwiej ci się zarządza, no tak w skrócie. Mhm. Mamy tam na górze jeszcze kingdom i masz taką po lewej wtedy taką koronkę. Tak. Government reform. I tu jest generalnie napisane, że aktualnie mamy dyplomację plus 1, autonomia jest zwiększona, tak chyba. Także tak. Ale to... gdzie ty patrzysz? No jest Kingdom, no generalnie tutaj na tej koronie, tak? Kingdom. I tam po lewej zaznacz sobie Government Reform. I tam masz. I tutaj masz też ciekawe okienko. A jest. Power Structure, znaczy... Noble Privileges i tak dalej jest, no. Znaczy, ogólnie tutaj robisz te reformy swojego kraju, bo dostajesz takie coroczne punkty. I możesz później reformować dzięki temu kraj. Na przykład pierwsza reforma na przykład może być karty Noble Privileges, może daje ci to na przykład National Tax Modifier o 10%. Czyli to też sporo, jak na nasz kraj. Jest. Każda reforma po prostu czyni się tym, że po prostu, no, żeby kraj lepiej działał, więcej dostawał na przykład może morali za reformę. Tak. Reforma armii, reforma na przykład w kulturze, w gospodarce, no coś takiego. Ale uprzedzam, że to nie wszyscy będą mieli, bo to jest w dodatku. No tak. No to, okay. Czyli tutaj generalnie to jest wszystko w dodatku, no ale nieistotne. No, jeżeli ktoś będzie chciał rzeczywiście zakupić sobie DLC-ki tutaj do Europki, to na pewno tą opcję będzie miał odsłoniętą. Także tak to wygląda. Dobra. Dobra, na dole jeszcze mamy jeszcze kultury. To jest dość ważna kwestia. Czekaj. Kultury na dole mamy generalnie Accepted Cultures. Jest. No i non-accepted. I Accepted Cultures. Jest. No, czyli akceptujemy kultury, że po prostu mamy lepsze, że tamta kultura po prostu się łączy z nami, po prostu się trzymamy i jest okej, zgoda. I za to na przykład mamy plusy na prowincjach, nikt się nie buntuje, jest po prostu happy. A non-accepted culture jest w ogóle odwrotnie, prostu chcą się buntować, chcą nas zabijać, nas gardzą, chcą mieć własne państwo. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie Polska jest takim bardzo tolerancyjnym państwem, bo właściwie nie ma żadnych non-accepted cultures, czyli zasadniczo można powiedzieć, że tolerujemy wszystkich. No, z XVII wieku to było bardzo tolerancyjne państwo. No tylko dziwne, bo tutaj mamy na górze krzyżaków, więc... Ale nie mamy żadnej prowincji z kulturą pruską, wiesz? To jeszcze nie. No dobra, ale to jest... I ogólnie jeszcze na dole mamy, ile możemy mieć kultur na przykład akceptowalnych. No na chwilę obecną możemy sobie jeszcze dać 2. Tak, jest 1/3, czyli jeszcze promoted cultures możemy dodać 2 kultury, które byśmy akceptowali generalnie, także tak to wygląda. A, jest taka opcja, że możesz na przykład sobie zmienić kulturę główną, czyli z polskiej. Jest taki trik, że możesz na przykład sobie z polskiej głównej zmienić na pruską, co wtedy możesz na przykład utworzyć Prusy. Taka ciekawostka. A, no dobra, ale okej, to są już takie, no myślę, że to będziemy w każdym odcinku wszystko omawiać i to nawet chyba w ciągu samej rozgrywki pewne rzeczy wyjdą, nie? No. Także tak to... Dobra. Tak to wygląda. Przechodzimy dalej. No dyplomacja. Dyplomacja, czy tutaj że możesz tutaj z krajem i po prostu sojusz, jakie macie relacje i takie tam. Mhm. I tutaj ogólnie też chodzi o to, że
Tam chyba, nie wiem, gdzie to było dokładnie, czekaj. No, też, jak masz na swój kraj, to możesz tutaj sobie zmieniać na rywali, wrogów. No, wrogów aktualnie mam Danię, Węgry i Teutonic Order, czyli ale... moim wrogiem są Krzyżacy. No, znaczy, no tak, ale możemy dodać ich do rywali, żeby po prostu mieć za to więcej, jeszcze bardziej. Czyli możemy wybrać trzech rywali, na przykład moim rywalem może być Teutonic Order. No to wybierz na przykład z trzech swoich rywali. O, poleca się najbardziej tych, co ci po prostu nie lubią. Czyli Teutonic Order przykładowo, tak? Węgry i Dania jeszcze. Hungary, czyli Węgry, okej, oni mnie zbytnio nie lubią. No i tutaj jeszcze Dania. No Litwa też widzę, chociaż z Litwą... Opinion jest 50, czyli opinion... Litwy się nie opłaca jako Polska, bo możesz mieć z nią Unię. No tak, dobra, czyli Dania jeszcze, okej. Okay. No i tak to generalnie wygląda. No i to jest wszystko. I teraz ekonomia. Może ty opisz też ekonomię. Ekonomia. No generalnie tutaj mamy zakładkę ekonomię. O co chodzi w ekonomii? No tutaj przede wszystkim mamy balans. Balans, czyli tutaj comiesięczny zarobek. Aktualnie co miesiąc zarabiamy tutaj ponad, no, prawie 2 dukaty. Total expenses, czyli to są nasze jakby tutaj wydatki. I aktualnie wydajemy 11 ponad dukatów, tak? Czyli jakby tego nie było, to byśmy zarabiali, no nie wiem, prawie chyba 13 dukatów. Co jeszcze mamy tutaj? Army maintains, czyli to jest jakby opłacanie armii. Missionaries maintains, czyli to jest opłacanie misjonarzy, czyli generalnie osób, które powiedzmy chcą wprowadzić religię na danym terenie, tak? Na razie nie mamy żadnego misjonarza, więc tutaj właściwie nic za to nie płacimy. No są też opłaty kolonizacyjne, ale też na razie nic nie kolonizujemy. Także generalnie to się chyba wszystko tyczy generalnie jakby tutaj opłat za pewne rzeczy. No z góry gospodarka. Jeszcze jakbyś zauważył na dole koło balans, jest tutaj coś takiego jak ten rzutę takimi monetami. Tutaj możesz wziąć sobie pożyczkę i tą pożyczkę musisz zawsze spłacić. Ponieważ jeżeli na przykład będziesz przedłużał spłatę, to ci się ona zwiększa. No tak, czyli tutaj mamy take loan, czyli wzięcie pożyczki. Aktualnie możemy wziąć 93 dukaty i to jest chyba co roku, tak? Co roku, nie, co 5 lat chyba. Nie, musisz w ciągu 5 lat spłacić, a pożyczkę możesz sobie brać ile zechcesz do jakiegoś limitu. Aha, czyli pożyczkę mogę brać ile chcę, ale muszę to spłacić mimo wszystko. Tak, mimo wszystko. No chyba, że chcesz sobie zrobić bankructwo kraju, którego nie polecam. No, nie. Raczej bym nie chciał, raczej nie bardzo, wiesz? Nie stać mnie na to. No. Dobra, czyli przechodzimy do następnej zakładki, tak? Teraz, to bardzo ważna według mnie zakładka. Czyli handel. Tutaj możesz... Dokładnie handel. Znaczy ogólnie nie będę wam jakoś tam szczegółowo to tłumaczył, żeby... No, wiem, że na start w ogóle tego nie ogarniecie. Ogólnie tu chodzi po prostu, że możecie sobie handlować danymi w danych miejscach. Macie tutaj u góry po prawej, jaki macie obecnie dochód i no na przykład, jeżeli chcecie na przykład chcecie się skupić na handel, to możecie sobie wziąć ideę, o której za niedługo wam opowiemy. Mhm. Na przykład teraz, na przykład możemy sobie wysłać na przykład naszego merchanta, czyli handlowca do Krakowa, Kijowa, wszystkie tutaj miasta, co jest po prostu opisane i pisze... Tak, tylko z tego co wiem, na razie mamy... Ile? I czekaj. I piszecie tutaj po prostu wartość danego handlu na chwilę obecną. I jeżeli byś miał duży wpływ, to troszeczkę z tego kasy, co tutaj ogólnie wartości pisze, to możecie po prostu sobie wsiąść i po prostu chodzi wam do dochodu waszego państwa. No dobra, czyli właściwie mam jeszcze jakby tutaj do wyboru jednego merchanta, tak? Jednego handlowca i mogę gdzieś go tam wysłać, tak? Tylko na razie chyba to jest nieopłacalne, mi się wydaje. Opłaca się właśnie, nie opłaca się. No to powiedzmy, do Konstantynopola mogę wysłać, tak? Trochę za daleko, więc proponowałbym ci Wiedeń. Wiedeń mamy Wien, jest tutaj Wien. No. Tylko to jest... Jak? Wiedeń? Wieny w Węgrach? Hungary? Nie o to chodzi, po prostu Węgry tam najbardziej dominują. No dobra, ale powiedzmy wyślę, nie wiem, no
Mam tutaj... No i tam musisz collect from trade i tam musi być, nie musi mieć pisać koło siebie żadnej... No to jest, tam... Mieszko Malachowski, on jest wolny, tak? Bo w Kijowie jest jakiś tam Oskar Skarbek, no to no dobra. To transfer trade power i tam wyszli Mieszko Malachowski. Dobra, jest. Okej, okay, no i gościa wysłałem właściwie tutaj do Wiednia, no. Tak? I on tam sobie już jedzie. Już jedzie. Musiałoby trochę czasu minąć, żeby to caru. Dobra, no i to tyle z handlu. Czas na technologię. Technologia. No generalnie mamy do wyboru trzy technologie. Technologię administracyjną, dyplomatyczną i technologię militarną. Każda technologia daje jakieś tam generalnie bonusy. I tak, no tutaj mamy też tak, Template, mamy Marketplace, Pick Square. Jeżeli chodzi tutaj generalnie o technologię tą militarną, to ona chyba generalnie zwiększa jakby tutaj no, kwestie związane z wojskiem, tak? Czyli chyba ulepszenie jednostek naszych, tak? No, także tak to wygląda. Może jeszcze ty coś dodasz? Na czym skoczyłeś? Na technologiach militarnych. Mamy jeszcze właśnie dyplomatyczne i administracyjne do opisania. Tutaj każdy... Każdy większy level po prostu daje ci dane bonusy. W naszym przypadku template będziemy mogli budować administracyjny, marketplace, dyplomatyczny i mieć po prostu pike square po prostu. I dostajemy po prostu za to plusy i nasi żołnierze wtedy lepiej walczą. No i dobra. I czyli... teraz idea. Okej, mamy ideę. No, i, znaczy na ideę na start nic nie możecie zrobić, bo potrzebujecie technologię. Tak, potrzebujemy tutaj, żeby w ogóle odblokować ideę, musimy mieć 5 punktów idei administracyjnych, znaczy piąty poziom punktów administracyjnych, na razie mamy poziom trzeci, więc żeby w ogóle tę ideę odblokować, musimy mieć poziom piąty. Ale no nieistotne, no wchodzimy generalnie tutaj w tę ideę i mamy do wyboru różne idee. Także może tutaj coś od siebie dodasz, Eli? Okej. Okay. No to weź po prostu ten panel idei. Tak, jest. Mam administracyjne, dyplomatyczne, no militarne. Ogólnie każdy dział idei ma w sobie 6. Jest administracyjny, dyplomatyczny i militarny. Mhm. I teraz się zapytacie, ale czekajcie, jak który wziąć? Gram polską, ja nie wiem, który wziąć. Panowie, już wam wszystko tłumaczę. Jeżeli chodzi o Polskę, to ja mogę wam z góry ze sobą wytłumaczyć, że jeżeli chcecie naprawdę taką silną Polskę stworzyć, to polecam wam wziąć pierw arystokratyczne, ekonomiczne, humanistyczne, bo będziecie mieli bardzo różnorodny kraj. I potem możecie sobie jeszcze wziąć quality lub defensywne. Tak ode mnie. Mm-hmm. Ogólnie grają tutaj w zależności od waszych preferencji, co wy wolicie iść. No i tutaj warto dodać też, że każda idea ma właśnie tutaj jakby kilka tych poziomów i każdy poziom dodaje też jakiś bonus tak naprawdę, nie? No w przypadku tutaj ekonomicznego mamy pierwszy bonus to jest tolerancja, tak? Czyli tolerancja religijna tutaj plus 25% z tego co widzę. I tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwie każdy poziom tutaj idei daje też jakieś bonusy. No i to jest właściwie bardzo ważne tak naprawdę, bo chyba bez tych idei to ja nie wiem, czy w ogóle dałoby się grać, nie? Raczej nie. No ale tłumacząc jeszcze. No, jeżeli byście chcieli na przykład, żeby był jakiś osobny odcinek, jakie idee na dany kraj dać, to dajcie w komentarzach, to może ja nagram. Mhm. No tak, bo właściwie każde państwo potrzebuje innych idei, żeby się dobrze rozwijało, tak naprawdę. No dobrze. Okej. Okay. Przechodzimy więc do kolejnej zakładki. Tu mamy missions, czyli misje... A czekaj, wybacz jeszcze, bo zapomniałem jednej rzeczy dodać w ideę. Macie też tak jak Polish Ideas. To jest drzewko, jeżeli będziesz uzupełniał tamte drzewka idei, to będziecie po prostu ci progresowało się. Mhm. I za każdy punkt tutaj pasek zrobiony. Na przykład no tam średnio trzeba zrobić 3 idee, żeby mieć oblokowane, dostajesz bonusy i wszystko jest tutaj ładnie opisane. Później mamy też takie jak w Polsce na przykład Winged Hussar, czyli no wiecie co to jest, nie muszę tłumaczyć. Tak, husaria nasza. Dostaniecie zajebiste bonusy Cavalry Combat Ability plus 33% i Cavalry to Infernal Ratio plus 10%. Mhm.
Także opłaca się brać tę ideę, bo twoja armia może być naprawdę potężna. No tak, 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 tak. Tu też mamy, widzę, ideę, która daje dyscyplinę plus 5%, czyli to się odnosi jakby odnośnie naszych tutaj jednostek, tak? Dobra, teraz przejdźmy do misji, bo też nie ma co stać w jednym miejscu. Dobra, mamy tutaj misję. Każda tutaj misja przewraca się po prostu, z czego potrzebujemy. Na przykład mamy The Prussian Confederation, Pruska Konfederacja, czyli żeby zrobić tą misję, musimy następujące po prostu rzeczy blokować. Po pierwsze, musimy takie coś powstawać jak Gdańsk Państwo. Mhm. Czyli po prostu taki event musi się stać, że w Teutonic Order wybucha Gdańsk. Wtedy zazwyczaj się staje wasalem Polski i wtedy może zrobić tę Pruską Confederation. Wtedy większość terenów gdańskich przychodzi do twoją wasalizację i większość terenów krzyżackich dostaje się w stronę Polski. Czyli generalnie tak naprawdę mogę Polską zaatakować Teutonic Order, czyli krzyżaków, i mogę im przejąć Gdańsk. I w tym momencie, jakby można powiedzieć, ta misja będzie już jakby wykonana. No też tak może być, ale też warto zrobić, poczekać, bo może czasem taki właśnie event wybuchnąć, że Gdańsk się buntuje. Mhm. No dobra. No i właściwie tutaj mamy różne misje, tak? I właściwie tu opisane, co trzeba zrobić, żeby to rzeczywiście wykonać. Nie będziemy tego wszystkiego tłumaczyć, bo za dużo czasu to minie. Mhm. Moim zdaniem. Tutaj każda misja po prostu ma własne zadanie i musicie po prostu to wszystko wykonać. No dobrze, czyli przechodzimy dalej. To jest proste do wytłumaczenia. Dobra. Decyzja i polityka. Decyzja i policies. Dobra. No to zacznę od policies. Policies to jest coś takiego, że możesz sobie wybrać na przykład policie, czyli po prostu taki bonus, jeżeli zrobisz na przykład daną ideę, na przykład zrobisz taki, bo niektóre idee się łączą w sobie i za takie coś na przykład możesz dostać na przykład, powiedzmy, militarną i na przykład za tą policię możesz mieć na przykład plus 10 dyscypliny, morali, po prostu to są boosty, ale pamiętajcie, że policja kosztuje punkty po prostu za to, na przykład military power. Tak, czyli tutaj mamy, czyli punkty militarne i aktualnie tutaj też można wspomnieć, że na górze mamy taki pasek, który pokazuje, ile rzeczywiście punktów mamy administracyjnych, dyplomatycznych i militarnych. Aktualnie mamy 28 punktów militarnych. No i to skrócie tyle. Na dole mamy national decision. Czyli decyzje, powiedzmy, naszego kraju, tak? Narodowe. No, tutaj mamy takie na trochę tak zielono. Nie wiem, co to do końca za kolor, ale to są najważniejsze decyzje ogólnie, że możesz na przykład, w naszym przypadku możemy sobie utworzyć inne państwo. Czy połączyć na przykład dwa kraje, Polskę i Litwę w Commonwealth, czyli Rzeczpospolitą. Obojga narodów, tak. Czyli każdy wie, o co chodzi, tak. No i tutaj są takie właśnie decyzje, możecie sobie wybierać. Tak, i tu jest też po prawej stronie właściwie jakiś znak zapytania, to tutaj jest chyba napisane dokładnie, co musi się stać, żeby rzeczywiście tą decyzję móc wykonać też. No musicie na ten znak zapytania zaznaczyć, to wtedy wszystko wam będzie pisało, ale myślę, że to ogarniecie. Dobra, teraz Stability and Expansions. Okej, przechodzimy dalej. Nowy gracze w ogóle możliwe też, że nie ogarniają tego panelu, tylko po prostu naciskają wszystko dookoła i takie, co się dzieje? Tak, co to w ogóle jest, nie? Ja sam sobie przypominam, że na początku, jak to jeszcze swego czasu, jak serię kręciłem i tak dalej, jak wcześniej jeszcze zaczynałem grać w Europkę, to mówię, co to w ogóle jest, nie? Szok totalny, ale później to ogarnąłem mniej więcej i naprawdę jest to do ogarnięcia, nie jest to takie trudne. Oczywiście trzeba troszeczkę pomyśleć, ale mi się wydaje, że tutaj wszystko jest do zrobienia, tak? Okej, dobra. Teraz mamy tutaj pasek Stability Expansions. Tutaj mamy... na pierwszy rzut oka mamy tutaj coś takiego jak War Exhaustion, czyli wyczerpanie wojenne. Trzeba... polecam wam to redukować, ponieważ na przykład... Ale chyba nawet to samo się redukuje, na przykład jak nie ma wojny. To jest takie zmęczenie wojenne, czyli na przykład możesz mieć... Często możesz mieć częstsze bunty. Kraj sobie po prostu żąda pokoju i dostajesz za to bardzo minus na przykład w punktach, kajsu, na wszystkim. Koło niego też jest coś takiego jak disaster, czyli katastrofy. Na przykład. Wojna domowa, wojna chłopska, a na przykład szlachta się buntuje i wszystko. Bunty po prostu. No czyli bunty, dobra, no to fajnie. Mamy tutaj coś jak stabilność, czyli stability, czyli po prostu, jeżeli masz stabilny kraj na przykład na zero, na przykład jak my,
No to. No to jest tak standardowo, ale lepiej. Lepiej generalnie, żeby mieć jak największą stabilność, wtedy mamy większe bonusy. Powiem tak, chujowo, ale stabilnie. Dobra. Okej. Okay. I im więcej masz na plusie, tym bardziej zadowolony kraj jest, mniej buntów jest i takie tam. A jak masz na minusie, to chłopie, lepiej uciekaj stąd. Tak, no to już od razu mogę wyjechać, nie? Z Polski. Bieszczady na góry jedziesz. Dobra. No i tutaj macie na dole pasek z puntami. Macie coś takiego jak tak handle them, czyli tam możecie negocjować, możecie im oddać to, co chcą. Myślę, wydaje, że nie trzeba tego tłumaczyć. Dobrze. Religijna. Okej, okay, czyli mamy tutaj zakładkę religię. No, tutaj możemy tutaj na przykład nasze prowincje, co są innej religii, zmieniać jej religię. W naszym przypadku mamy pary. Piszą Unity, to jest coś takiego, że jedność, jak spora jest tutaj po prostu w danej religii i po prostu czas, ile by to nawracało się. Czyli generalnie co? No tutaj mamy przykładowo Lwów, tak? I tutaj mamy religię jaką? Mamy prawosławie, tak? I jeżeli chcemy to zmienić, powiedzmy, na katolicyzm, to tam do Lwowa muszę wysłać misjonarza, który kosztuje tutaj ponad prawie 2 dukaty. Ale też jakbyś zauważył, to nie ma tutaj nawet ilości dni, czyli... Czyli nie tu może... się nie da właściwie chyba. Nie da się na chwilę obecną. No to nie wiem, do Przemyśla, tak? No mogę wysłać 333 dni wtedy. Nie opłaca się na chwilę obecną w ogóle wysłać na start gry. Musisz troszeczkę poćwiczyć swoje idee, może jakoś religijne, to będzie łatwiej. A na chwilę obecną to się po prostu nie opłaca. No dobra. I jeszcze na górze mamy coś takiego koło katolicyzmu po lewej, taki krzyżyk, taki szary. I to masz tam konwert. Nie możesz tego zaznaczyć, bo to jest coś takiego, że możesz sobie zmienić religię, na przykład jak powstanie protestantyzm? Kalwinizm? Kalwinizm i coś takiego, no takie. No tak, czyli to wszystkie odłamy chrześcijańskie generalnie. To zaczyna się na początku XVI wieku. No to jeszcze nie, no to do tego czasu to naprawdę długo się gra, nie? Zanim XVI wiek, no to znaczy, no trochę tak, nie? Jak dużo? To 1500 rok. 1500, tak? No ale no wiesz, do tego 1500 generalnie trzeba wszystko pogarniać, żeby nie... Bez przesady, 50 lat, to się na dwie godziny, niecałą godzinę robi, jak dobrze ogarniasz. No dobra, militarne. Zakładka militarne, okej. Okay. No, ale ty to wytłumacz. No generalnie tu mamy zakładkę militarne. I co tu my takiego mamy... Co my takiego rzeczywiście mamy? Mamy tu przede wszystkim swoje jednostki, mamy kawalerię, piechotę, mamy też tu artylerię, której aktualnie nie mamy. No i z czasem możemy sobie jakby tutaj ulepszać, tak? Wybierać lepsze jednostki, czyli jeżeli mam jednostkę, powiedzmy tutaj kawalerię, mamy tutaj aktualnie jakichś tam żołnierzy, ale później będę mógł odblokowywać coraz to lepszych, tak? I będę mógł to po prostu sobie zmieniać, tak? I wtedy można powiedzieć, że nasza kawaleria będzie lepsza. Lepsza w ataku i no generalnie będzie lepiej, tak? Można powiedzieć. Okej. Okay. No dobra, ale tak jeszcze tak w ciągu filmu miałeś coś powiedzieć. No tak. Dobrze, że tutaj przypomniałeś. Chciałem to zrobić na koniec odcinka. Ale okej, okay, no jak już tutaj w gwoli ścisłości, jak już tutaj rzeczywiście tutaj przypomniałeś mi, to tak, no generalnie tutaj Lee prowadzi też swój kanał. Zaczął prowadzić swój kanał, założył, wszystko ładnie już tam porobił. No i generalnie link do jego kanału będzie w opisie, także jeżeli będziecie zainteresowani, no to oczywiście możecie do niego tam dołączyć, zobaczyć, co ciekawego kręci, jakie gierki. No może tam jeszcze na krótko, szybko powiesz, co tam rzeczywiście na tym kanale tak się znajdzie. No ogólnie jestem pasjonatem ogólnie wrestlingu i po prostu takich rzeczy, więc w sumie bardzo bym w formie nagrywkowej będziecie mogli zobaczyć właśnie pogadanki na ten temat i takie tam. W weekendy zazwyczaj będę streamował gry RPG wieczorami, więc jeżeli by ktoś chciał na przykład z piwkiem, z herbatą, to zapraszam na mój stream, zawsze od około 19 zaczynam. No to zachęciłeś mnie, chyba sam nawet wpadnę, nie? Kupię czteropak i będę oglądał. No, to dobrze, to już dobra. Wszyscy wiedzą, że link tam będzie do ciebie. Dobra. I tutaj może jeszcze, jak jesteśmy na tej zakładce militarnej, słuchaj, Lee, no to może warto wspomnieć, że tu mamy coś takiego jak forty.
Możemy te forty wyłączyć, ale może coś powiedz na temat tych fortów generalnie, jakie są minusy, plusy i tak dalej. No ogólnie możemy włączać i wyłączyć. Ogólnie wam polecam, żebyście mieli włączone, bo jeżeli ją wyłączycie, macie cholernie mało morali na tym, jeżeli na przykład po roku, jak ich włączycie, to nie będą takie silne jak teraz. Znaczy, no bo tutaj warto wspomnieć, że jednak za forty musimy płacić. Jeżeli te forty wyłączymy, no to oczywiście nie płacimy za nie i zyskujemy pieniądze, ale za to się zmniejszają morale naszej armii. Także tak niedobrze i tak niedobrze, to więc lepiej, żeby były włączone. To zależy od wasza preferencja. Jeżeli chodzi o mnie, to ja wolę mieć włączone. No i tutaj macie statystyki, jaką macie dyscyplinę kraju. Wszystko macie tu opisane ładnie, jak na tacy. I zapomniałem, jeszcze tutaj macie też coś takiego jak typy jednostek. I z czasem z technologią militarną zwiększają wam się do wyboru inne. I dzięki temu będziecie mogli na przykład lepsze, nowocześniejsze wojsko rekrutować. No to jest to, co właśnie wspominałem, że tutaj będą mogli zmieniać generalnie to. Jeszcze tutaj macie coś takiego jak leadership, czyli dowódcy danej armii, floty i takie tam. No na razie mamy zero liderów. Możecie mieć generała, możecie mieć konkwistadora, to jak odkrywacie nowy świat, możecie mieć admirała, to też eksplorersa, możecie swojego zastępcę lub króla nawet. To już zależy od was. Dobra. Przechodzimy dalej, mamy subjects. No tutaj wasi wasale możecie mieć pod Unią. Macie tutaj statystyki w zależności jakie to macie, jako na przykład Liberty Desire, to jest jak bardzo chcą się zbuntować i chcą wyzwolić się, wasze opinie, ile wam płacą miesięcznie i takie tam. Jak naciśniecie na przykład, na Mazowsze. Mazowsze, okej. Okay. Macie tutaj wszelakie po prostu rzeczy tutaj do wyboru. Czy chcecie mu dać embargo, żądacie po prostu od niego prowincji, możecie mu dawać albo dawać mu władców. Wszystko zależy od waszych prewencji. Czy chcecie, żeby was bardziej lubiał, czy wam gardził po prostu. Mm-hmm. No dobra. Według mnie tutaj nic więcej nie trzeba tłumaczyć. I teraz estejcy. To by tłumacz może te estejcy, bo już mnie gardło boli. No estejcy. No generalnie mamy tutaj coś takiego jak burgers, czyli burgery, ale nie, tak naprawdę nie są burgery, bo to może się tak skojarzyć, taka nazwa burgers. Generalnie tutaj chodzi o handel, tak? Czyli tutaj to generalnie mówimy o handlarzach, jeżeli dobrze kojarzę. Później mamy clergy, czyli no klerycy, tak generalnie można powiedzieć tutaj kwestie religijne księża. Kozaks, czyli kozacy, no i szlachta. Szlachta, tak? Także tak to wygląda. No i generalnie tutaj każdy daje jakiś tam bonus, tak? Burgersi dają bonus do handlu plus 10%, albo na przykład szlachta manpower speed, czyli zwiększenie się, dzięki szlachcie mamy zwiększenie się manpowera, czyli plus 20%. Także to wygląda. No nie wiem, czy byś jeszcze coś dodał, Lee. No, tutaj macie już wszystkie bonusy i interakcje, możecie sobie wybrać, ale to sobie już sami poczytajcie, naprawdę, to już zależy od waszych preferencji. Dobra, wytłumaczyliśmy wam tą całą zakładkę, Jezu, ile już minut ten odcinek trwa? O, ja ci powiem, że ponad 30 minut. Ja pierdolę. Dobra. To nieźle, nieźle. To na ten odcinek myślę, że starczy, na następnym odcinku będziemy opisywać, będziemy ruszać wojskiem, będziemy zaczynać czas i w ogóle. Tak, czyli w następnym odcinku można powiedzieć, że ruszymy, że tam, nie wiem, coś już zrobimy, tak? Bo tu chodziło w tym pierwszym odcinku o podstawy, żeby każdy wiedział, z czym to się je, tak? Także to było bardzo ważne. Myślę, że taka seria poradnikowa na pewno też pomoże wielu osobom, którzy są chętni na urobkę, a nie do końca rozumieli, jak to grać, z czym się tutaj wiąże każda zakładka i tak dalej. Myślę, że tutaj mniej więcej wytłumaczyliśmy, o co chodzi. Na pewno gdzieś tam teraz jest to bardziej jasne dla was. Także myślę, że jest całkiem spoko. Oczywiście mam nadzieję, że napiszecie coś w komentarzach, jakie wrażenia macie odnośnie tego poradnika. Oczywiście jakbyście mieli jakieś pytania, no to też w komentarzach możecie to zadać. Oczywiście przypominam, że też w opisie jest link do
mojego Discorda, do mojego kanału, gdzie rzeczywiście będziecie mogli też dyskutować na tym Discordzie, właśnie przede wszystkim odnośnie też Europki, a także innych gier i innych dyskusji. No co jeszcze, No tutaj przypominam oczywiście to, co już wcześniej mówiłem, będzie też podany link do kanału Lee, także jak ktoś będzie zainteresowany, to bardzo, bardzo mocno polecam, żebyście tam do niego wbili, dali suba. No i zapraszam, zapraszam. No i generalnie oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. No jeżeli jesteście nowi, jeżeli wam ten poradnik w jakiś sposób tutaj pomógł też w ogarnięciu tych podstawowych kwestii, no to nie zapomnijcie też o subskrypcji. Najlepiej z dzwonkiem, to wtedy żaden odcinek albo też stream z Europki was nie ominie, także bardzo, bardzo gorąco polecam. No i z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej, hej. Pa, pa.